May I take your order? Yeah. Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej, str z tej strony oczywiście kanał Poradoglądowe Frauz Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie, drogich widzów oczywiście i drodzy Państwo witam jeszcze raz wszystkich i dzisiaj mniej więcej temat, który e, jest obecnie e, ciężki dosyć w miarę mówiąc, tutaj mówię o kędzierzawości liści na brzoskwiniach, czy też na innych różnych drzewkach obozowych, tak dalej. Ale tutaj, oczywiście, chcę się przyczepić do brzoskwini. Mniej więcej, jaki oprysk na kędzierzawość liści? Mniej więcej, koniec lutego, początek marca robimy oprysk. Mniej więcej, zapom możemy zrobić to mniej więcej trzema opryskami obojętnie jaki oprysk praktycznie, ale z tych trzech możemy wybrać oczywiście jeden no i oczywiście tutaj polecam po prostu oprysk z wyciągu ze skrzypu polnego który jest naprawdę bardzo silny i bardzo taki przyzwoity dosyć, bo praktycznie jest bardzo skuteczny na kinżerzawość liści no i możemy to praktycznie ten oprysk zrobić jak już będą te pąki, czy, ta, czy już na przykład bez tych pąków, czy z pąkami, po prostu pryskamy tym właśnie wyciągiem yy, ze skrzypu polnego, opryskujemy ładnie, i tak dalej. I praktycznie yy, też możemy nawet yy, dwa razy w miesiącu to zrobić. Tak, yy, praktycznie ten drugi raz to praktycznie tak zapobiegawczo, i wtedy po prostu będzie ok. Drugi oprysk, który możemy oczywiście wykonać, jakby to powiedzieć, zamiast oczywiście tutaj mówię, mówię zamiast oczywiście skrzypu polnego, to możemy również też opryskać w most Naturalnie most możemy też opryskać i też myślę, że pomoże, bo wtedy te owoce przez będą o wiele lepsze, będą troszkę większe i jakby to powiedzieć, nie będą mieli żadnych takich robaków, czy czegokolwiek innego, jakichś insektów, czy czegoś. I po prostu owoce nie będą robaczywe przede wszystkim, tak? Owoce praktycznie nie będą robaczywe. To jest coś podobnego jak na przykład śliwka, tak? Mniej więcej wiemy, że śliwka, no, powiem tutaj na przykładzie brzoskwini, tak też, ale tu porównam to ze śliwką. A więc w śliwce jest coś takiego jak taka, że w śliwce na przykład mamy robaki, czy coś takiego, i mniej więcej nie robimy żadnych oprysków, i tak dalej, Ale nawet jeśli robimy to, yy, 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 gdzieś tak około 50% nie ma yy, żadnych robaków w śliwkach, itd. Tak ale jeśli będziemy też zapobiegawczo opryskiwać, czy śliwkę, czy pryskwinię, czy obojętnie jakie drzewkowocowe owocowe. To praktycznie myślę, że tych yy, zarodników, czy też robaków się, myślę, że się pozbędziemy z, z tej śliwki, czy z brzoswini, czy z czegokolwiek innego. No oczywiście Mos Pilanta był oczywiście drugi oprysk. Ja oczywiście zachęcam, polecam ten też oprysk, tak jak oczywiście skrzyp polny identycznie. No i oczywiście ostatni, ostatni oprysk jaki możemy dać. Tylko właśnie już yy, praktycznie, yy, w sumie możemy, w sumie momencik, bo kurde, ja właśnie zapomniałem jaki to tam miał być, kurde, oprysk. Bo gdzieś tu miałem, drodzy Państwo, ja po prostu yy, szukałem obecnie yy, oprysku, jeżeli chodzi o yy, kiędzierzowości liści. I był taki środek na śliście, ale już nie pamiętam jak się nazywa. Zaraz oczywiście go znajdę. Tylko nie, nie, nie jest tych, 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 tych. To był coś na S chyba. Na S środek. Nie, substral, nie, też nie. to był nie, target też nie, to nie był substral. Gdzieś to tak było. Na przykład bym na, na przykład napisał w Google kiętrzawość liści. O, powiedzmy, że coś takiego. I tu nie wiem, czy ja to znajdę. A mi, star, nie. To nie jest. O, yy, przepraszam. Z też nie. Mm -mm. Mm -mm. Nie ma tego. Nie ma tego. Nie ma tego chyba oprysku. No niestety. Przykro mi, ale nie mogę tego środka niestety znaleźć, który ja bym Wam mógł oczywiście polecić, bo obecnie nie ma. Ale już w ostateczności, ostateczności to bym polecił Wam, to bym Wam polecił, po, polecił oczywiście z tego, z, z firmy, z firmy Substrata, czyli praktycznie Silit. Silit bym Wam polecił do opryskiwania tych liści, zapobiegawczo też kięcierzawość te, tych liści na brzoskwini. Silit, mospilan i oczywiście, jakby to powiedzieć... Momencik, tutaj muszę oczywiście wejść, okej. Okay. Silit, mospilan i oczywiście, jakby to powiedzieć, um, um, Kurde, jak to się nazywało, już zapomniałem praktycznie, ale wyciąg ze skrzypu, o właśnie takie coś. Wyciąg ze skrzypu lub po prostu silit czy mospilan. No, możemy też zastosować, na przykład, jest takie coś, jak na przykład gnojówka z pokrzywy, ładnie do rozcięcia z wodą, i też można opryskać to tak dalej. Także te cztery yy, opryski możemy zastosować na temat kędzierwości liści. Też również dwa razy możemy to zrobić dwa razy w miesiącu. Ten drugi raz to możemy zapomiegawczo opryskać te, yy, te drzewka, czy przez czy śliwki, czy gruszczy, czy obojętnie jakichkolwiek drzewek owocowych. Także, oczywiście, tyle z mojej strony, moi drodzy. Także ja oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału Porad do Wefraus oczywiście na YouTube, zostawienia oczywiście łapki w górę. Również oczywiście zachęcam do wspierania kanału Porad do Wefraus oczywiście na YouTube. Część środków oczywiście idzie na koty wolno bytyjące, żeby jakoś przetrwały tą zimę, dlatego oczywiście bardzo proszę o pomoc, a część środków oczywiście, tak jak zawsze mówię idzie na wspieranie kanału żeby jakoś w miarę ten kanał praktycznie funkcjonował i oczywiście na samo zakończenie dziękuję za kolejne subskrypcje, no mam nadzieję, że te materiały się wam jakoś przydadzą do tego Waszego ogrodu i tak dalej A ja oczywiście już teraz zapraszam na kolejny materiał O którym będzie mowa o pachirze O pachirze no, która po kilku Dniach czy po tygodniu no dosyć do siebie Jakby to powiedzieć do, dosyć urosła I ma dosyć dużo liści Także zapraszam niedługo się Myślę że się pojawi na ten, ten materiał Także oczywiście dziękuję za uwagę No i no cóż do zobaczenia do kolejnych materiałów Ogrodniczych Także na razie no i oczywiście pozdrawiam